I get so caught up in the middle, thinking of drowning in those blue eyes. I'm losing. Dzień doberek, boberek, witajcie moi drodzy w nowym daily vlogu. No właśnie, dzisiaj mam dla was daily vlog. Pogoda średnia, samopoczucie rewelacyjne. A my za moment wybieramy się na bardzo ciekawą wystawę, wystawę Tutanchamona. Zdradzę wam, że Massimo uwielbia te klimaty. Wystawa jest organizowana niedaleko nas. Byliśmy tam przy okazji jeszcze innej wystawy, dokładnie Discover Cosmos, chyba tak się nazywała ta wystawa, i robiła niesamowite wrażenie, więc stwierdziliśmy, że pójdziemy również na Tutanchamona. Później pewnie jakiś obiadek na mieście. W drugiej części dnia czeka mnie zabieg w Yasumi Białęka. Ale powiem wam, więcej wam nie zdradzę. Wrzucę wam jakieś zajawki z wystawy, żeby was zachęcić do odwiedzin. Mam nadzieję, że będzie super. I oczywiście zapraszam was do dalszej części dzisiejszego vloga. Mam nadzieję, że miło spędzimy wspólnie czas. Tell me all of your lies. I will put out all of the fire if it gets too dark.
słuchajcie, jestem już w domu po zabiegu. Zaraz będę się przebierać, bo mam zamiar zrobić coś pysznego, ale zaraz dowiecie się co. Natomiast jak właśnie wracam po zabiegu, to muszę się do Was odezwać i zdać Wam relację co i jak. Jak mogliście zauważyć, wykonywałam zabieg dyniowy. Bardzo ciekawy zabieg, który składa się z kilku etapów, zaraz Wam o tym powiem. Oczywiście Viasumi Białęka, które uwielbiam i gorąco Wam polecam. W opisie do dzisiejszego filmu zostawię Wam link. Tam macie dokładnie wszystko opisane, jeśli chodzi o ten zabieg, plus cennik, więc możecie sobie sprawdzić, ile to mniej więcej kosztuje. Ale sam zabieg bardzo ciekawy. To jest taki zabieg, który zdecydowałam się wykonać, bo już kiedyś go robiłam i pamiętałam, że wtedy byłam bardzo zadowolona z tego zabiegu, a ponieważ chciałam podziałać trochę mocniej oczyszczająco, złuszczająco, ale też między innymi na przebarwienia, o których Wam mówiłam, to myślę, że ten zabieg jest naprawdę bardzo fajny. Zwłaszcza dla osób, które nie chcą mikronakuwania, boją się bardzo wysokich stężeń kwasów. Słuchajcie, to jest taki zabieg, który ma oczyścić Waszą skórę, bo wykonywanych jest kilka etapów właśnie tego oczyszczania i złuszczania. No bo tak, najpierw zaczynamy od pełnego demakijażu, który ja nazywam spa dla skóry, bo uwielbiam, słuchajcie, ten moment, kiedy nakładany jest ten ciepły ręcznik. A to jest tak przyjemne, otwierają się wtedy oczywiście pory. To jest tak cudowne, tak przyjemne. Później jest etap z peelingiem enzymatycznym i tutaj znowu wkracza wapozom, który ja uwielbiam, bo ta ciepła para tutaj nas otacza. Następnie aplikowana jest maska dyniowa. No i właśnie, ta maska tak delikatnie podszczypuje, ale to nie jest żaden jakiś taki efekt, że odczuwacie ból, pieczenie, tylko takie mrowienie, takie podszczypywanie. Bardzo fajny efekt i ona też działa już oczyszczająco, złuszczająco, właśnie też na przebarwienia. Następnie robiony jest kolejny etap, w którym wkracza peeling kawitacyjny. A Wy też wiecie, że ja peeling kawitacyjny uwielbiam. No i na zakończenie jest aplikacja kwasu, później krem. I teraz tak, jeśli chodzi o kwas, to musicie wiedzieć, że kwas dobierany jest indywidualnie, w zależności od potrzeb Waszej skóry i na to, na co chcecie działać. U mnie dzisiaj był nałożony kwas mlekowy w bardzo wysokim stężeniu i też delikatnie takie odczuwałam mrowienie, ale bardzo delikatnie. Ten kwas nakłada się na coś około 5 minut, wmasowuje w skórę, później go się zmywa. No i jest aplikacja kremu. I teraz powiem Wam tak, sam zabieg bardzo przyjemny, bardzo fajne, odczucia super, nic absolutnie się nie dzieje, jakieś swędzenie, nie wiem, pieczenie. Skóra się delikatnie różowi, ale to jest efekt działania między innymi właśnie kwasów, między innymi działania tych enzymów i peelingu kawitacyjnego. Teraz tak patrzę w podgląd, który mam tutaj przed sobą, czyli w lustro i widzę, że skóra ma taki ładny blask. To nie jest efekt kremu, bo na skórze nie mam absolutnie nic. W sensie nie czuję żadnego jakiegoś takiego filtra, słuchajcie, jak to czasami jest w przypadku kremów, które dają taki efekt. I ten blask, który możecie zauważyć, to jest właśnie efekt po tym zabiegu. Skóra oczyszczona, pory zmniejszone, ładnie, fajnie napięta, nawilżona, miękka w dotyku, bardzo jestem zadowolona. Myślę, że to jest też taki zabieg, który można robić przed jakimś większym wyjściem, w zależności od tego, jaki dopasuje się tam kwas, żeby ta skóra była taka promienna, rozświetlona. Fajny zabieg na jesień, na pewno fajny zabieg dla osób, które potrzebują takiego głębszego oczyszczenia, a na przykład nie mogą robić oczyszczenia manualnego. Fajny zabieg właśnie bankietowy, fajny zabieg na przebarwienia, bo skóra jest pięknie rozjaśniona i rozświetlona. Jestem absolutnie zadowolona. W opisie do dzisiejszego filmu zostawiam Wam link do tego zabiegu. Czyli możecie sobie poczytać nieco więcej, jak on wygląda, jak on przebiega i tak dalej, co tam jest wykorzystywane, jakie produkty. No i oczywiście macie cenę. Cenę, która obowiązuje w Viasumi Białołęka. Ale zerknijcie sobie koniecznie też na inne zabiegi, które są dostępne w Viasumi Białołęka, ponieważ jest tam dosyć spora, fajna propozycja zabiegowa, może Wam się coś spodobać, zwłaszcza jeżeli jesteście tutaj z okolic, gdzie znajduje się salon. Czasami pojawiają się bardzo fajne promocje, także warto sobie tam zerkać co i jak. Dobra, a ja uciekam,
Lecę teraz do mojej kuchni. A ja właśnie zabieram się za zrobienie obiadu na jutro i naszło mnie na żurek. Nie wiem dlaczego, ale po prostu słuchajcie, przyszła mi taka ochota na żurek, że stwierdziłam, robię i jutro będzie obiad gotowy, a ponieważ nie będę miała czasu jutro, żeby gotować, no to już będzie przygotowane. Ale ja dzisiaj jeszcze nie skończyłam gotować, ponieważ robię bigos! Będzie pyszny bigos, pierwszy tej jesieni.